Siemaneczko, witam wszystkich, bardzo gorąco, jestem Bonkol, a to jest kolejny unboxing Super Geekboxa. Są to paczuszki, w których mamy do czynienia z takimi gadżetami właśnie dla fanów fantastyki, komiksów, filmów, nawet gier. Także w przeciwieństwie do One Up Boxa mamy tutaj związek też właśnie z tymi rzeczami, nie tylko związanymi z grami. Także na pewno jeżeli ktoś tutaj ogląda filmy, kreskówki, jakieś seriale, to na pewno coś tutaj znajdzie dla siebie. Dzisiejsza paczka jest o tyle specjalna, że z każdą z tych postaci mam jakieś miłe wspomnienia. No i generalnie, jak widzicie, rozplombowałem, bo nie mogłem się doczekać, musiałem zobaczyć, co tam jest. I powiem wam, że tą paczkę nazwano Electricity, czyli coś takiego, po prostu elektryczność. Dzisiaj będą elektryzujące naprawdę przedmioty. Zobaczmy, co jest w środku. Moi drodzy, zaczynamy od tego, od czego chyba zawsze zaczynamy, czyli od koszulki. Koszulka dzisiaj jest niebieska, bądź, nie wiem, jak można inaczej, błękitna, nie błękitna, indygo, nie no niebieska, moi drodzy, jestem facet, nie będziemy się bawić tutaj w jakieś nazewnictwo specjalne. Zobaczcie, to jest właśnie koszulka. Koszulka, jak widzicie, no tradycyjnie niewyprasowana, bo była w paczce. Koszulka, która przedstawia tutaj Sonika, czyli naszą taką bardzo, bardzo znaną postać z gier komputerowych. No i Sonic jest tutaj w postaci takiego baby Sonika, czyli takiego małego jakby dzieciątka, które jest bardzo grube. No ale widzicie, że ono trzyma tutaj taki krążek i to nie jest krążek cebulowy, to jest bardziej tutaj, moi drodzy, krążek, może to są jakieś pączki. W każdym razie, słuchajcie, nie bez powodu tutaj ono trzyma ten krążek, ponieważ z tego, co kojarzę, może wy też kojarzycie, Sonic w grach zbierał i oczywiście kolekcjonował takie krążki, czyli ringi, które były punktacją, tak, były punktami. Więc generalnie tu nie bez powodu są właśnie takie przedstawione, powiedzmy, pączki z dziurkami w formie krążków. Dobra, to była pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, moi drodzy, idziemy za ciosem. Drugą rzeczą jest właśnie postać Sonika, natomiast nie jest to żadna jakaś taka plastikowa, paskudna postać. Zobaczcie, ona jest bardzo ładnie zrobiona. Jest to postać z takiego bardzo przyjemnego, no nie wiem, to jest taki plusz? Nie. O, ona wydaje tutaj dźwięk. Zobaczcie, Try Me. Jest to postać, która jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona, bardzo ładnie odwzorowana, mięciutka, całkiem fajna, można ją powiesić. I teraz zobaczcie, bo już pewnie słyszeliście, to był taki mały spoiler. Zobaczmy, jakie dźwięki ona wydaje. U. No, jak widzicie, jest tam kilka dźwięków, chyba 4 czy 5 dźwięków, które są losowo odgrywane. Także myślę, że naprawdę bardzo fajna taka maskotka. Nawet jeżeli nie kolekcjonujecie, to powiedzmy młodszemu rodzeństwu można jak najbardziej dać, bo to... No, fajna, no, fajne dźwięki wydaje, także myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna rzecz i bardzo fajnie działa z tamtą koszulką, bo też jest ładna niebieska. Trzecią rzeczą już jest troszkę słabiej, ponieważ jest to taka naszywka. Naszywka, która ma troszkę chyba tutaj reklamować taki event w Ameryce, który jest znany pod nazwą Epic Comic Cast. No, nam to jest za bardzo nieznane, w każdym razie jest to taka naszywka, moim zdaniem, tak średnio wykonana. Jeżeli kogoś to interesuje, z drugiej strony jest taki specjalny jakby... Widzicie, jest taki, o, jest tak jakby taka warstwa kleju, który bezpośrednio teraz się nie klei, nie lepi. Natomiast jeżeli przyłożymy to do czegoś, gdzie chcemy to faktycznie przyszyć czy przylepić, to chyba wystarczy tylko i wyłącznie gorące żelazko i to będzie nam tutaj się kleiło do, powiedzmy, plecaka, czy tam jakichś starych spodni, nie, czy koszulki. To była trzecia rzecz. Czwartą rzeczą, moi drodzy, jest tutaj taki oto mały brelok. Brelok, jak widzicie, który jest oczywiście nawiązaniem do Flasha, czyli postaci. I w poprzednich odcinkach pokazywałem wam różnego rodzaju figurki z Flashem, które były takie troszkę średnie. Natomiast jak widzicie, ten brelok nie bez powodu jest kwadratowy i, moi drodzy, nie przypadkiem on posiada dwie dziury. Jedną mniejszą tutaj od dołu i drugą troszkę szerszą, większą od góry. Jak się domyślacie, co to jest? Jak myślicie? A pewnie już ktoś miał z czymś takim do czynienia. Słuchajcie, ściągamy ten łańcuszek. I to jest po prostu key holder, czyli jakby to można po polskiemu tutaj naszemu językowi powiedzieć. Poprawnie powiedziałem wszystkie słowa oczywiście, nie? Specjalnie. Moi drodzy, zobaczcie, mamy tutaj oto właśnie kluczyk, kluczyk w środku. Teraz tylko i wyłącznie wystarczy tutaj założyć z powrotem ten łańcuszek przez dziurkę. To nie jest takie łatwe trafić w dziurkę, wiecie, no bo to... Mogę się usprawiedliwić, że tutaj mam małe, bardzo słabe oświetlenie. No i teraz już, jeżeli zamkniemy ten kluczyk, co mi się powinno za jakieś 10 minut udać, udało się, to proszę zobaczyć. Mamy bardzo fajny key holder, czyli po prostu
taką koszulkę na kluczyk i jeżeli ktoś ma tendencję do gubienia kluczy, to myślę, że takie coś na pewno mu sprawi przyjemność, tym bardziej, że na przykład interesuje się właśnie postaciami z tego uniwersum, jak Flash. To była kolejna rzecz. Następną rzeczą jest tradycyjnie taki malutki brelok, znaczy brelok, to jest taka przypinka, czyli pin. Jak widzicie, tutaj mamy Sonika, jest informacja, że jest to marzec 2016, taka pierdółka. No i jeszcze tutaj mamy dwie rzeczy. Moi drodzy, mamy trzy rzeczy, przepraszam, trzy rzeczy. Rzecz, która najmniej pewnie Was interesuje, jest to oczywiście ulotka, o której tutaj możemy się zawsze dowiedzieć na sam koniec materiału, ale nie wiecie pewnie, jakie postacie oprócz tego Sonika były do nie tyle co do wyboru, co do wylosowania, bo te paczki są losowo pakowane. Mieliśmy do czynienia tutaj z Sonikiem. Jest jeszcze tutaj Lisk, czyli Tails. To jest też postać Sonika i mamy też Pikachu. Myślę, że większość z Was chciałaby właśnie Pikachu. Natomiast nie wiem, czy Pikachu ma jakieś efekty dźwiękowe, natomiast Sonic oraz ta druga postać Tails zdecydowanie mają tutaj na brzuszku te przyciski Tray Me. Nawet nie wiem, czy ta postać Liska nie ma na piersiach, no ale mniejsza o to. Także jak widzicie, i tutaj już zaraz pewnie zobaczyliście, tutaj mamy taki plakat. Plakat też jest troszkę związany z elektrycznością, no tak powiem Wam średnio, ale okej. Mamy taki plakat, jeżeli ktoś uwielbia na przykład Supermana i jeżeli ktoś uwielbia Goku. Czyli starcie tych dwóch legendarnych naprawdę postaci z komiksów, czy tam powiedzmy ze świata kreskówek, to mamy tutaj generalnie do czynienia z właśnie takim plakacikiem. No i generalnie na koniec, moi drodzy, najbardziej interesująca, najdziwniejsza rzecz, zostawiłem to specjalnie na koniec, jak widzicie ja już troszeczkę tutaj otwierałem, chciałem sprawdzić co to jest, a mianowicie Pikachus. Pikachus, nie bez powodu mamy tutaj postać Pikachu, jest to ewidentne odwołanie właśnie do Pika oraz Chus, czyli do gum. Są to gumy miętowe, moi drodzy, sztuk 12, no w tym momencie to już chyba jest troszkę mniej, bo 11, bo spróbowałem. W każdym razie są to gumy miętowe, o smaku miętowym, na dowód tego, że są po prostu zjadliwe, czy po prostu nie szkodzą. Biorę jedną. No, smak miętowy. No cóż, nie będę teraz żuł, nie będę teraz taki chamski, że będę sobie tutaj żuł gumę i Wam opowiadał. W każdym razie jest to wszystko normalnie tutaj, moim zdaniem bardzo ładnie skomponowane, moim zdaniem jedna z lepszych paczek Super Geekboxa. Także jeżeli Wam się podobał ten materiał, to pamiętajcie łapka w górę i możecie zasubskrybować ten kanał. Pamiętajcie, że na dole tam nie musicie się pytać, gdzie to kupić. Na dole zawsze pod filmem w opisie jest link, gdzie można złożyć zamówienie, ile to kosztuje. I tak dowożą do Polski. To jest taka moja informacja. Mocna ta mięta. Moi drodzy, kończę materiał. Do zobaczenia, do kolejnego unboxingu. Cześć.